Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Nauka japońskiego od zera. Z tej strony Turpat i zapraszam na kolejną amatorską lekcję japońskiego. W tym filmie poznamy wszystkie liczby po japońsku, nauczymy się liczyć oraz bezproblemowo odczytywać ciągi cyfr. Na szczęście ta część języka japońskiego jest bardzo prosta i myślę, że każdy z Was bardzo szybko to opanuje. Polecam otworzyć sobie też stronę internetową, do której link umieściłem w opisie. Jest ona bardzo pomocna i jest na niej wszystko, co będzie potrzebne, aby łatwo nauczyć się tego, co prezentuję w tym filmiku. Nie będę tłumaczył już po kolei każdego znaku, gdyż wszyscy doskonale już poznaliśmy zarówno hiraganę, jak i katakanę, więc znajomość obu sylabariuszy jest raczej wymagana, aby zacząć się uczyć nowych słówek, czy jak w tym przypadku cyfr. Na samym początku musimy nauczyć się liczyć od 0 do 10. Liczby te można zapisywać zarówno w hiraganie, jak i kanji, więc przybliżę obie formy, bo są bardzo proste. Oczywiście postaram się okrasić niektóre znaki moimi chorymi skojarzeniami. Zacznijmy od pierwszych cyfr. 0. 0 piszemy dwojako. Albo w katakanie, albo hiraganie. W katakanie piszemy po prostu zero. Jeżeli jednak chcemy napisać to bardziej po japońsku, piszemy rei. Kanji do zera jest dość hardkorowe i skomplikowane. Czyta się je oczywiście jako rei. Kto chce się tego nauczyć, proszę bardzo. 1. 1 piszemy w hiraganie jako ichi. Kanji jest przebanalne. Po prostu jedziemy poziomą kreskę. 2. Dwójkę piszemy jako ni. Kanji dwójki również jest banalne. Dwie poziome kreseczki. 3. Trójkę czytamy jako san. Kanji to, uwaga, trzy poziome kreski. Istna magia, nie? 4. Czwórkę czytamy również dwojako. Albo shi, albo yon. W zależności od sytuacji. Kanji czwóreczki jest dość już bardziej skomplikowane. Można sobie skojarzyć z jakimś oknem i zasłonami, które są lekko odsłonięte czy coś takiego. 5. Piąteczka to go. Znak kanji piątki kojarzy mi się z jakimś narciarzem trzymającym kijki. 6. Szóstka to roku. Znak kanji szóstki przypomina mi jakąś czapkę z pomponem, czy czymś na czubku. 7. Siódemkę również, tak jak czwórkę, czytamy dwojako. Chi albo nana. Kanji przypomina mi jakieś małe dziecko siedzące w jakimś fotelu. 8. Ósemka to hachi. Znak kanji jest dość prosty, a kojarzy mi się z jakimś płonącym ogniskiem. 9. Dziewiątkę czytamy również dwojako. Kyu lub ku. Dziewiątka w kanji jest dość prosta, ale nie kojarzy mi się za bardzo z niczym konkretnym. 10. Liczbę 10 czytamy jako ju. Znak kanji dziesiątki jest prosty. Po prostu jest to taki krzyżyk. Okej, więc znamy już pierwsze 10 liczb. Ichi, ni, san, shi, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Ale co dalej? Kolejne liczby od dziesiątki do setki są banalnie proste i bazują na pierwszej dziesiątce. Liczby typu 11, 12 czytamy mówiąc numer dziesiątki, następnie liczbę 10, a potem liczbę jedności. A więc liczbę 11 przeczytamy jako jiu ichi, liczbę 12 jiu ni, liczbę 19 jako jiu kyu, czyli na polski 10, 9. Banalne. Liczba 20 to ni jiu, czyli 2, 10. 21 to ni jiu ichi. 22 ni jiu ni. 24 ni jiu yon. 27 ni jiu nana. 99 kyu jiu kyu. I w taki sposób możemy spokojnie doliczyć do 99. Ale co dalej? Dalej, jak wiemy, jest liczba 100. Liczbę 100 czytamy jako hyaku. Kanji liczby 100 jest dość proste. Mi się kojarzy z jakąś lampą czy czymś podobnym. Wszystkie liczby powyżej setki do 1000 czytamy analogicznie jak liczby dziesiątek. Czyli najpierw mówimy liczbę setek, następnie słowo 100, potem liczbę dziesiątek, słowo 10 oraz cyfrę jedności. Czyli liczbę 123
czytamy jako Hyaku ni Jiu San. 155 czytamy jako Hyaku go Jiu go. Liczbę 229 czytamy jako Ni Hyaku ni Jiu kyu. Liczbę 999 to Kyu Hyaku kyu Jiu kyu. Jest jednak parę wyjątków podczas czytania setnych liczb. Mianowicie liczby 300, 600 i 800. Liczba 300 to nie jest San Hyaku, tylko San Byaku. Do znaku Hi trzeba dodać znaczek ten, aby zrobić z tego Bi. Liczby 600 również czytamy nieco inaczej. Zamiast Roku Hyaku czytamy Rob Piaku. Piszemy Ro, małe Tsu, co daje nam lekką przerwę. Znak Hi zamieniony na Pi po dodaniu kółka oraz Jaku. Rob Piaku. Kolejnym wyjątkiem są liczby 800. Piszemy Hap Piaku, czyli znak H, znak małego Tsu, tak jak w przypadku 600. Znak Hi zamieniony na Pi oraz Jaku. Hap Piaku. Ogólnie z ósemką jest tak, że nie robimy z tego Hachi, tylko samo H. Czemu są takie wyjątki? A po to, żeby łatwiej się to wymawiało. I w ten prosty sposób potrafimy liczyć do 1000. Ale jak jest po japońsku 1000? 1000 czytamy jako sen. Również aby powiedzieć, który to 1000, dajemy wcześniej normalną liczbę, czyli 1000 to sen, 2000 to ni sen, 3000 to san zen i uwaga, w przypadku 3000 zamiast sen jest zen. Taka mała zmiana, żeby łatwiej się czytało. Dalej, 4000 to yon sen, 5000 go sen, 6000 roku sen, 7000 nana sen, 8000 hassen, 9000 kyusen i tak dalej. Więc na przykład liczbę 3623 czytamy jako san zen rob piaku ni jiu san. Proste? Więc teraz pojawi się trudniejsza rzecz. No, może nie trudniejsza, ale dla Europejczyka może być trudna do przyswojenia. Mówię tu o liczbie 10 tysięcy. 10 tysięcy czytamy jako man. Proste, prawda? Czyli ichiman, niman, sanman i tak dalej. Banalne. Jednak dalsze liczby, takie jak 100 tysięcy, milion i więcej, czytamy właśnie w manach. To znaczy, man to 10 tysięcy, więc 100 tysięcy to jakby na to spojrzeć 10 manów, czyli 10 dziesiątek tysięcy. Wobec tego liczbę 100 tysięcy czytamy jako jiu man, czyli 10 manów. Tak samo milion, czyli 100 dziesiątek tysięcy czytamy jako hyaku man, czyli 100 manów. Dalsze liczby mają własne nazwy, ale podobnie jak w języku polskim są tak duże, że rzadko się ich używa. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak się je wymawia, to zapraszam do strony internetowej, do której umieściłem link w opisie. Jest tam dosłownie wszystko, co powinniście mieć, żeby nauczyć się liczb japońskich. Tak więc uznajcie te strony jako materiały do tej lekcji. Również polecam wpisywać na stronie Google Tłumacz różnych liczb, próbowania ich przeczytać, a następnie odsłuchania, czy dobrze się ich nauczyliśmy. To wszystko na ten odcinek. Powodzenia w nauce. Liczby po japońsku są naprawdę proste, a nauczenie się ich daje dużą satysfakcję.